Dzień dobry. Dzisiaj kilka pytań dotyczących nie tylko pstrągów. Kolega Adamow 97 pyta. Na początek chciałbym przyznać, że jako młody wędkarz nie doceniałem woblerów salmu. Teraz są dla mnie pierwszym wyborem, gdy trzeba zaprezentować przynętę w trudnym technicznie miejscu. Ich równa praca i trzymanie się wody robią robotę. W szczególności mowa o minnow i hornet. Dziękuję za miłe słowa i gratuluję dobrego wyboru. Mam kilka pytań. Po pierwsze, jak poradzić sobie na odcinkach, nieraz to jest 300-400 metrów, gdzie z jednej strony jest burta i klif ziemny wysoki na 2-3 metry, czyli nie ma szans na wędkowanie, a z drugiej osypisko grząskiego żwiru. Podejście jest równoznaczne z wielkim hałasem. No brzmi jak opis bardzo fajnej, trudnej rzeki pstrągowej. Dlaczego bardzo fajnej? No z pewnością są to dobre ryby, dlatego że wszyscy wędkarze mają podobny problem. Jak ja bym podszedł do takiego łowiska? No z pewnością unikałbym niepotrzebnego podchodzenia zbyt blisko do brzegu. Generalnie trzeba unikać podchodzenia zbyt blisko do brzegu, bo pstrąg może stać przy samym brzegu, co niejednokrotnie, czego niejednokrotnie na pewno doświadczyliście. Ale tutaj to jest szczególnie ważne, ponieważ z uwagi na to osypisko kamieni, jeśli uruchomimy taką małą lawinę, to na pewno duży pstrąg, który znajduje się w okolicy, będzie już ostrzeżony i na pewno nie będzie już taki chętny do brania. Chociaż oczywiście trzeba chwilkę poczekać, nie ruszać się i po minucie czy dwóch spróbować, bo to nie jest tak, że ten pstrąg tam będzie już zamknie paszczę do końca dnia. Prędzej czy później zacznie żerować. I zwykle jest, jeśli jest to dobry moment, jeśli jest to dobry okres generalnie do żerowania, no to jest kwestia minut dosłownie i zaczyna znowu żerować. Natomiast na pewno trzeba unikać hałasowania. Czyli ja bym tutaj raczej schodził z prądem, wypuszczałbym pływającego lub tonącego woblera, to zależy od miejsca oczywiście, jaka jest głębokość, jaki jest charakter miejscówki, z prądem z jak największej odległości. I próbował grać woblerem w tych miejscach podejrzanych o to, że tam stoją większe pstrągi. Ciężko oczywiście dać jedną receptę na taką rzeczkę, dość trudną. W zasadzie trzeba by decydować, stojąc już nad rzeką, bo każda miejscówka jest nieco inna i wymaga innego podejścia. Jedna będzie doskonała do obłowienia z góry przez spławienie pływającego lub tonącego woblera, inna z kolei lepiej będzie do obłowienia idąc w górę i na przykład ciężką gumą czy jigiem. Także no, tutaj trzeba kombinować. Pierwsza i najważniejsza zasada: unikać hałasowania i pokazywania się pstrągom. Więc ja bym chyba w takim miejscu, o którym tu Pan pisze, jeśli jest z jednej strony osypisko, które jest trudne do przejścia bez hałasowania, z drugiej wysoka burta, raczej łowił z tej drugiej burty wysokiej. Zaopatrzyłbym się w podbierak z długą rączką. Są już na rynku takie podbieraki, chociażby Fox Rage ma takie podbieraki do street fishingu, które tam się rozkładają bodajże nawet na 2 czy 3 metry. Także oczywiście trzeba mieć podbierak w takim miejscu, no bo jeśli ryba weźmie, no to trzeba jakoś ją tam wytarmosić na górę. Generalnie łowiłbym z tego wyższego brzegu, chociaż to jest oczywiście też trudne, wymaga innego podejścia. No ale lepiej na pewno tam są drzewa, więc można się schować, chociażby pod tym klifem, nie wychylając się nad nim, na pewno pozostajemy niewidoczni dla ryb. Także no tutaj ciężko na jednoznaczną radę, trzeba kombinować jak zwykle i reagować na sytuację, którą zastaliśmy nad rzeką. Drugie pytanie tego samego kolegi. Moja rzeka składa się z przeplatanych odcinków, bystre z dnem żwirowatym oraz wolne, ale głębokie z dnem pokrytym ziemią i mułem. Orientacyjna prędkość przepływu 1,5 do 3 metrów na sekundę. Nigdy nie złowiłem pstrąga na spowolnionym odcinku, ale na pewno jest tam więcej na rybku, to jest potencjalnego pożywienia, które widać. Na wolniejszych odcinkach stacjonują też klenie i zdarza się zauważyć atak bolenia. Pstrągi opuściły te miejscówki i dostęp do pożywienia przez konkurencję kleni i boleni plus strukturę dna, czy po prostu nie umiem ich tam złowić? No wydaje mi się, że pstrągi tam są. No jestem nawet pewien na 100%, że tam są pstrągi. To największe na danym odcinku. Jeśli tak jak Pan pisze, te odcinki na zmianę przeplatają się, bystre, żwirowate, płytsze, z tymi głębszymi
zamulonymi, z wolną wodą, to jest po prostu perfekt, idealna sytuacja, żeby środowisko do rozwoju znalazły wszystkie roczniki pstrąga. Zwykle jest tak, że w górnym odcinku rzeka ma te bystre odcinki, gdzie są tarliska, a w dol im niżej, tym jest nurt jest spokojniejszy, pojawiają się głębsze doły, łąki dookoła, czyli środowisko jest rzeźniejsze. Tam jest więcej pokarmu, więc po pierwsze jest głębiej, czyli pstrągi te wielkie mogą się schować, czują się bezpiecznie, a po drugie mają więcej pożywienia, które dla nich jest właściwe, czyli ryby, żaby, więcej owadów, no bo łąka sprzyja temu, że tam jest więcej gatunków owadów. Także na pewno na tych odcinkach wolniejszych są pstrągi, na pewno są trudne do złowienia, bo są duże. Nie bałbym się tego, że konkurencja klenia czy bolenia w mocnym stopniu wpływa na pstrągi. Pstrągi żerują nieco na innym pokarmie i na pewno się nie boją tej konkurencji. Także jest to, z tego co czytam, to jest na pewno fajna rzeka i na pewno tam są duże ryby. No ale niestety duże ryby są bardzo trudne do złowienia, dlatego urosły duże. I trzeba troszeczkę mocniej pokombinować z nimi. Jeśli to jest ta sama rzeka, rozumiem, że ta sama, z tymi burtami wysokimi i z tymi osypiskami żwirowymi, tym bardziej jest to bardzo fajne wyzwanie. I złowienie tam dużej ryby będzie na pewno piękną nagrodą za wysiłek. Także radzę pokombinować, bo myślę, że to jest naprawdę fajna rzeka, która kryje nie jeden okaz w sobie. Pstrąga oczywiście. No i drugie pytanie, a właściwie zestaw pytań, które dotyczą takiego zagadnienia, o którym już kiedyś wspominałem. Mianowicie pora dnia, a żerowanie pstrągów. No i żerowanie innych ryb, ponieważ pytania też dotyczą ryb morskich. I tutaj też musimy poruszyć kwestię fazy księżyca. Pierwsze pytanie od wędkarski pamiętnik PFA. Jakie ma pan doświadczenie, jeśli chodzi o pełnię i brania pstrąga? Byliśmy ostatnio na wyprawie i przez pierwsze 2 dni nic się nie działo. Dopiero na trzeci dzień pełni ryby zaczęły reagować. Czy zaobserwował pan jakiś związek, jeśli chodzi o fazę księżyca? Koledzy mają zdania podzielone. Pan Jakub pyta. Mam taką cichą nadzieję, że pomoże pan rozwikłać kwestię, która chodzi za mną od dłuższego czasu. Pełnia i superksiężyc oraz wpływ tego zjawiska na żerowanie ryb, głównie morskich. Mieszkam w Norwegii od 3 lat i nie muszę chyba pisać, że trafiłem do idealnego miejsca pod względem naszej pasji. W lipcu mamy zarezerwowany wyjazd z kilkoma chłopakami wyżej na północ, głównie na halibuta, ale martwi mnie jedna rzecz. W tygodniu, którym będziemy wędkować, jest superksiężyc. W Polsce podczas pełni miałem bardzo słabe wyniki w wędkarstwie jeziorowym, ale jaki ma to wpływ na ryby morskie? Zdania są podzielone, gdyż niektórzy twierdzą, że ma to pozytywny wpływ na ryby, a drudzy wręcz odwrotnie. Wiadomo, że pełnia wpływa na intensywność przypływu i tu mnie jedna rzecz nurtuje. Zawsze podczas przypływu są najlepsze brania, ale skoro podczas pełni przypływ jest obfitszy, to czemu ryby miałyby brać gorzej? Skoro wiadomo, że poruszająca się fala wody idąca wraz z przypływem pobudza ryby do żerowania. Bardzo proszę o wypowiedź w tej sprawie. Jestem ciekaw, czy był pan w Norwegii, próbował swych sił w wędkarstwie morskim czy rzecznym. No może tu się zatrzymam na chwilę. Tak, byłem w Norwegii, łowiłem na jeziorach i na rzekach, na morzu nie i raczej nie mam zamiaru, nie interesuje mnie ten rodzaj wędkowania. Ale bez jakichś wielkich efektów. Złowiłem parę szczupaków i tyle. Ale wracając do sedna pytania, czyli do wpływu faz księżyca na żerowanie ryb. Tak jak mówiłem wiele razy, czynników, które wpływają na intensywność żerowania ryb jest wiele, ale akurat jeśli chodzi o fazy księżyca, to ich ważkość, ich znaczenie jest w tej kwestii różne, jeśli chodzi o ryby morskie i ryby słodkowodne. Dlaczego? Jak wiecie, fazy księżyca wpływają na ruchy wody w oceanach i w morzach, czyli tak zwane pływy. Fazy księżyca zmieniają się co miesiąc mniej więcej, a dokładnie co 29,5 dnia i powodują bardzo duże ruchy poziomu wody, które na niektórych oceanach dochodzą do kilku metrów. No i oczywiście tego rodzaju zjawisko zawsze wpływa pozytywnie na żerowanie ryb, ponieważ pojawiają się nowe żerowiska, po prostu odkrywają się nowe tereny, gdzie jest dużo pokarmu. Także nie ma wątpliwości co do tego, że w trakcie
przypływu ryby będą lepiej żerowały. W wodach słodkich jest trochę inaczej, ponieważ tych pływów, te ruchy wody pewno są jakieś, ale są nie na tyle wysokie, żeby nie na tyle duże, żeby to miało wpływ na żerowanie pstrągów czy innych ryb słodkowodnych. Dlaczego ryby mogą żerować lepiej lub gorzej? No na wodach słodkich na to wpływ mają wiele innych czynników. Jeśli mówimy o pstrągach, to jest poziom wody. Deszcz potrafi spowodować bardzo dużą różnicę poziomu wody, czyli właśnie to, co robi pływ na przypływ na morzu, na oceanie. Odkrywają się nowe tereny żerowiskowe. Jeśli nawet jest to kilkanaście centymetrów podniesienia się wody w rzece, no to oczywiście pojawia się w tej rzece mnóstwo pokarmu, który jest wymywany z brzegu, no i pstrągi i inne ryby też zaczynają intensywnie żerować. To samo ma miejsce na dużych rzekach. Na jeziorach jest troszkę inaczej. Też są inne czynniki, mają większe znaczenie, ale jest to również pora dnia, pora roku i oświetlenie, wiatr. Wiatr na jeziorach ma bardzo duże znaczenie i mówiłem też o ciśnieniu. Także na każdym miejscu troszkę inne czynniki są ważniejsze od tych faz księżyca, jeśli chodzi o wody słodkie. Natomiast jeśli mówimy o wpływie pełni na żerowanie ryb w wodach słodkich, czyli rzekach i jeziorach, to oczywiście takie zjawisko też występuje, natomiast zupełnie z innego powodu. Mianowicie jest wtedy bardzo jasno w nocy, tak? Chyba że jest całkowita pokrywa chmur, no to tego księżyca nie widać, ale wiele ryb, również te wszystkie drapieżniki, które znamy, nawet szczupak, również żerują w nocy. Maski, amerykański kuzyn szczupaka, żeruje bardzo dobrze w nocy, w lecie, szczególnie po tych upalnych dniach, w nocy się aktywuje i świetnie reaguje nawet na przynęty powierzchniowe i właśnie głównie w pełni, w czasie pełni. W rzekach, jeśli chodzi o pstrągi, pstrągi bardzo dobrze też żerują w nocy, nie tylko w czasie pełni, ponieważ mają bardzo dobry wzrok, widzą dużo lepiej od człowieka, o czym też już kiedyś mówiłem, widzą świetnie w nocy, natomiast jeśli jest więcej światła, no to mają większe możliwości zaobserwowania pokarmu, który porusza się nie tylko na powierzchni, ale również pod nią i tak dalej. No, szczerze mówiąc, żałuję, że nie wolno u nas łowić na wodach pstrągowych w nocy i zupełnie nie rozumiem jakby genezy tego przepisu. Zawsze mówiłem, że jeśli wędkarzy nie ma nad wodą, to pojawiają się kusownicy lub też inne niekorzystne zjawiska, których wędkarze jako gospodarze wód nie mają szans zaobserwować. Ja bym był zdecydowanie za tym, żeby zezwolić na łowienie ryb łososiowatych w nocy, ponieważ to da nam lepszą wiedzę, lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje nad naszymi wodami w końcu. No i oczywiście trochę więcej złowionych ryb, ale jakby to bym akurat zostawił ostateczny argument. W każdym razie bez wątpienia pstrągi, zwłaszcza duże, żerują lepiej w nocy i dlatego również, że jest wtedy spokojniej, trochę ciszej nad wodą, aktywują się też różne zwierzęta, które mogą potencjalnie stać się pokarmem pstrągów. Wiele rujek owadów ma miejsce w nocy lub też na przełomie dnia i nocy. No i po prostu pstrągi wtedy mają więcej pokarmu. Tu jest jedno pytanie, które też dotyczy tego samego zagadnienia w sumie, od pana Pawła. Mam takie pytanie, czy to prawda, że największe pstrągi uruchamiają się w nocy? Wiadomo, w Polsce nie wolno na wodach górskich łowić w nocy, ale kiedyś mój kolega, który mieszka w USA, powiedział mi, że w jakimś stanie w USA największe ryby są łowione w nocy, na imitację myszy. Przypuszczam, że spowodowane jest to większą pewnością ryb, ale są to tylko przypuszczenia. I czy faktycznie pstrąg potokowy może skutecznie wypierać lipienia? Nie chodzi mi na rybek, lecz o dorosłe ryby. Z góry dziękuję za odpowiedź. No tak, zacznę od tej kwestii żerowania pstrąga w nocy. No tak jak powiedziałem, pstrągi wielkie żerują w nocy, czują się bezpieczniej, wychodzą ze swoich kryjówek, jest ciemno, więc nie muszą się chować. Pstrągi wielkie, zwłaszcza wielkie pstrągi, nie lubią światła, więc raczej się chowają pod brzegami, pod drzewami zwalonymi, a w nocy wszędzie jest ciemno, więc trochę czują się bezpieczniej, wychodzą ze swojego domu, stają gdzieś tak, żeby łatwiej obserwować całą główną strugę wody, no i po prostu łatwiej je złowić. Również dlatego, że pojawiają się zupełnie inne rodzaje pokarmu. Oczywiście na odcinkach łąkowych, gdzie są myszy też na pewno padają ofiarą
dużych pstrągów. U nas jeden z kolegów znalazł szczura w żołądku pstrąga. Było to dawno temu, kiedy jeszcze badaliśmy empirycznie zawartość brzuchów, żołądków pstrągów przez patroszenie. Od wielu lat już tego nie robimy, no ale jakieś doświadczenia zostały. Także na pewno pstrągi u nas też co jakiś czas zjadają myszy. Czy warto zastosować imitację myszy? Bardzo możliwe, że tak, no ale nie mamy możliwości sprawdzenia pewnych teorii, ponieważ jest u nas zakaz łowienia w nocy, nad czym ubolewam. No i jeszcze to pytanie o lipienia. Wydaje mi się, że nie ma co się przejmować tym, że pstrąg wyprze lipienia. W większości rzek górskich, czy prawie górskich, te dwa gatunki bardzo dobrze ze sobą koegzystują. I jest to spowodowane tym, że mają trochę inne spektrum pokarmowe. Pstrągi są bardziej drapieżne od lipieni. Zajmują trochę inne stanowiska i bardzo dobrze razem sobie radzą. Także z pewnością pstrągi odganiają lipienie ze swoich stanowisk, ale jak wiecie, lipienie raczej przebywają w strefie otwartej, nie boją się światła, a pstrągi szukają kryjówek, dołków, podmyć i tak dalej. No a lipienie żyją na środku rzeki, często na płytkiej wodzie, więc nawet dlatego jakby nie ma co tu doszukiwać się problemu. Myślę, że pstrągi i lipienie dobrze sobie radzą, tylko powinniśmy im na to pozwolić. No i to chyba na tyle z dzisiejszymi pytaniami. Pozostaje mi tylko ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka dla subskrybentów. Bardzo dziękuję za wspaniały udział w tym konkursie. Było około 570, nawet chyba więcej na ten moment, 570 komentarzy pod tym moim ostatnim filmem. Ilość subskrypcji się zwiększyła, także dziękuję za to, bo taki był cel. Popełniłem losowanie zwycięzcy. No musicie mi uwierzyć na słowo, że było sprawiedliwe. Nie było to łatwe, bo to było ponad 570 osób. I zwyciężył pan Mateusz Mazur, którego bardzo proszę o kontakt i podanie adresu. Pan Mateusz Mazur wygrał ten oto zestaw hornetów w nowych kolorach. Mam nadzieję, że te hornety przyniosą panu wiele fajnych przygód wędkarskich. No i mam nadzieję, że pan się pochwali złowionymi na te przynęty rybami. To na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.